ten niezwykły moment w Nowym Targu przyniósł, gdy chodzi o ruch Światło Życie, dwa znaki, nie jeden. Jeden to była właśnie Księga Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ale drugi znak, który był wtedy niesamowicie szokujący i znaczący, to były tysiące egzemplarzy Pisma Świętego rozdawane młodym i starszym ludziom w Nowym Targu, potem też wśród wszystkich oazowiczów. Myśmy to nazywali Biblia Tyniecka. Ksiądz profesor jeszcze ma? Mówi, że jeszcze ma. Taki nieduży egzemplarz całego Pisma Świętego, Stary i Nowy Testament, to w Polsce po wojnie to był pierwszy moment, kiedy w ten sposób tak masowo rozdano Pismo Święte. Była wbita pieczątka na pierwszej stronie. To Pismo Święte jest darem, nie wolno go sprzedawać. W dużej mierze ten dar sfinansowali nasi siostry, bracia protestanci z krajów zachodniej Europy. Dostawaliśmy do ręki Biblię. Jakie to było wydarzenie? Mieć to Pismo Święte, móc je czytać. Ja myślę, te dwa znaki idą ze sobą, bo ostatecznie tą prawdą, która nas wyzwala, jest najpierw prawda, którą przyjmujemy od Boga. Prawda o Bogu. My się nie poruszamy, mówiąc o prawdzie i wolności, na poziomie tylko dobrze rozumianej psychologii, nie wiem, antropologii. My się poruszamy na poziomie rzeczywistej wiary, nie? Bo bierzesz Słowo Boga i w tym Słowie odkrywasz Go obecnego, odkrywasz Go kochającego, odkrywasz Go mówiącego do Ciebie, odkrywasz Go umierającego za Ciebie, bo całe Pismo streszcza się w tym jednym, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy. To jest, tak jest napisane o Mesjaszu, że będzie cierpiał i zmartwychwstanie. Tak jest napisane. W tej Biblii nie ma nic więcej. Jest to jedno. Jest obraz Boga. Kim On jest? Naprawdę kim jest? I to jest prawda, która wyzwala. Odkrycie miłości Boga do mnie, do nas razem. To jest prawda, która wyzwala.